Kluczyk, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ewa Andrzejczak, starszy portier, Karowa 18, Wydział Socjologii. Przychodzą, tak siadają tutaj. Kamil czasem przychodzi. Profesor teraz, wykładowca. Tamte czasy to były czasy, nie panie Ewo, ja mówię, już mi nie wspominajcie, tyle urwisy miałam przez was. Ja mówię, wypędzić was z budynku nie mogłam, a bo z nami to było jak z dziećmi, za rączkę i wynocha. No, moim idolem jest pan profesor Krzemiński oczywiście. Przez książkę pana profesora Krzemińskiego takiej grubości nie przebrnęłam, chociaż mu obiecałam, że chociaż do połowy dojdę. A o czym to książka? O Solidarności. I tak rozmawiamy, no i w wielu rzeczach się zgadzamy i dlatego jest moim idolem. Musi pan tutaj uważać, bo jest tutaj dużo kurzu, taki typowy archiwum po prostu, stare. Joanna Caban, dziekanat studencki Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prace magisterskie są wgrywane do APD, archiwum jest? Prac dyplomowych. I już nie musi nam student drukować, przynosić do dziekanatu. W teczkach też już nie ma. Wszystko jest elektronicznie. Jeżeli ktoś drukuje pracę, to tylko po to, żeby mieć dla siebie w domu, na tak. pamiątkę. Tak, może na przykład chcieć uzyskać na pamiątkę podpis promotora. Kobiety w parlamencie. Polska na tle Europy Zachodniej. Tu mamy ślub cywilny, a ślub kościelny. Studium socjologiczne. Typy sukcesu w szkole średniej, a sukces na Uniwersytecie Warszawskim. Aktywność zawodowa byłych oficerów Wojska Polskiego w warunkach gospodarki rynkowej. Promotorem była profesor Wiesława Kozek. To były przemiany, wzorce ról płciowych we współczesnej Polsce i ich uwarunkowania. Mój tata nie widział, co to jest i mówił, żebym na to nie szła. Weronika Żabówka. A moja mama była wspierająca i mówiła, że skoro mi się to podoba, to mam iść na takie studia, jakie chcę i żeby mnie będzie wspierała. Ja nie pochodzę z Warszawy, bo nie pochodzę z Ciechanowa. Do Warszawy przeprowadziłem się właśnie na studia. Dawid Jezierski. No i teraz sobie tutaj mieszkam. A ty skąd jesteś? Ja jestem z Wielkopolski, z okolic Piły, także też się wiele kilometrów przeprowadziłam na studia. Mieliśmy teraz deadline oddania pracy na wstęp do socjologii. No, ja pisałem teatr jako platforma do dysputy i manifestu poglądów politycznych. Ja pisałam o dyskryminacji Japonek na rynku pracy. Gdzie chcielibyście pracować po studiach? To jest bardzo trudne pytanie. Ale ja aktualnie pracuję w kancelarii adwokackiej i bardzo podoba mi się ta praca, szczerze powiedziawszy. Jest dużo wspólnego z socjologią, bo jednak to jest takie stanowisko, na którym ta socjologia jest potrzebna, więc może... Tu pracujesz gdzieś na jakiejś recepcji, czy pomagasz prawnikom? Nie, jestem asystentem do spraw marketingu i PR-u, także kwestie społeczne i promujące po prostu kancelarię. Socjologię wybierają osoby o takiej szczególnej orientacji czy szczególnego rodzaju wrażliwości. Profesor doktor habilitowana Anna Giza-Poleszczuk, dziekan Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. No jednak nie da się ukryć, że jesteśmy dosyć lewicującym wydziałem, że jednak jak ktoś idzie na socjologię, to po to, żeby zrozumieć i naprawić złotego świata. Tak, ale również osoby bardzo otwarte na dyskusję. To znaczy tutaj nie przychodzą osoby, które mówią, no chcę po prostu nauczyć się praktycznych rzeczy, dostać dyplom i pójść i się odnaleźć na rynku pracy. Tutaj jednak przychodzą ludzie głównie po to, że chcą się, jak to się okropnie mówi, rozwijać, ale naprawdę to jest takie bardzo autentyczne. Poza tym też osoby, które chcą sobie kupić jeszcze trochę czasu, żeby się nie ugotować od razu na początku życia w jakąś wąską specjalizację. Dokąd idziemy? Do samorządu, do naszej kanciapy, do naszej 115. Daniel Zdrudowski,
przewodniczący samorządu studenckiego. Mieszają się różne światy. Jest ogromny szalik, tylko Polska, obok niego flaga wolnej Białorusi, tęczowa flaga, więc tutaj naprawdę różne światy się mieszają i to jest świetne miejsce, które pokazuje, że te różne światy mogą się bardzo dobrze dogadywać i się do siebie uśmiechnąć. Ja pisałam pracę licencjacką o pracy emocjonalnej. Ania Lewandowska. Którą wykonują urzędniczki samorządowe na podstawie takiej mniejszej gminy podwarszawskiej. I tego, skąd się bierze ta praca emocjonalna, dlaczego one ją wykonują, dlaczego jest taka ciężka i jakie ma skutki. Czyli urzędnicy muszą być pozytywni? Tak, i to na nich bardzo dużą presję wywiera, zwłaszcza przy czasami nieprzychylnych klientach. Co to za gmina? Tego nie mogę zdradzić. Ile ja się nauczyłam od studentów, to w ogóle naprawdę od nikogo się tyle nie nauczyłam. Dociekliwi i nie kontentują się byle czym. Mają tak ciekawe i nieoczekiwane skojarzenia, że w ogóle szczęka opada, że nagle sobie myślę, matko, no tak. Bardzo dla mnie smutną rzeczą jest to, że w tej chwili ani studenci nie mają czasu, ani prowadzący nie mają czasu. Tak, studenci pracują w większości, a na studiach drugiego stopnia to już w ogóle. I aż się nie ma sumienia, żeby ich tam maltretować, bo wiadomo, że zapłacą za to nieprzespaną nocą. A z drugiej strony, tak jak powiedziałam, my też biegamy jak chomiki na kołowrotku i to do niczego dobrego nie prowadzi. Tu jest dużo takich śladów pamięci. Doktor Jakub Motrenko. Być może najważniejszy taki materialny ślad to jest stół, przy którym przynajmniej od 1956 roku, co drugi czwartek o godzinie 16, zbierała się katedra metodologii, potem zakład metodologii, teraz znowu katedra metodologii i teorii socjologicznej. Stół jest kwadratowy, bardzo tworzy dobrą sytuację interakcyjną. Ale takich pamiątek mamy więcej. Mamy zdjęcia różnych osób, tutaj mistrza tej katedry, czyli Stefana Nowaka, jego nauczyciela, klasyka polskiej socjologii Stanisława Osowskiego, fotografia Jakuba Karpińskiego, także związanego z tą katedrą. Socjologia jest bardzo szczególną nauką, ponieważ ona wyposaża nas w dystans w stosunku do rzeczywistości. Dlatego socjologia jest niebezpieczna, że to jest nauka, która pozwala nam rozpoznać strukturę sytuacji, prawda? Czyli potrafimy wyjść z wiru, który nas wciąga, stanąć z boku i powiedzieć, to działa w ten, a nie w inny sposób. To jest uznawane za taki niezbyt trudny kierunek, mam wrażenie. Może takiej rangi jak kulturoznawstwo, coś takiego, które jest trochę memem na UW. Zuzia Skuza. Troszeczkę wyżej niż kulturoznawstwo, ale generalnie raczej z tych łatwiejszych kierunków, takich czasami może, jak się nie wie na co iść, to na socjologię, ale ja się jakoś nie do końca z tym zgadzam. Bardzo, bardzo interesujący i bardzo taki wszechstronny, rozwijający i uważam, że warto. Badamy młode pokolenie, szczególnie pokolenie Z, które wydaje mi się, że w pandemii był taki właśnie wzrost po prostu wiary, nie tylko w znaki zodiaku, no bo znaki zodiaku kojarzą się z horoskopem w jakiejś gazecie mamy albo coś takiego, ale też manifestacje, czyli to jest takie, ja to tak odbieram, że to jest takie nowe oblicze trochę modlitwy, właśnie manifestowanie, mówienie sobie afirmacji i tak dalej. Też do tego dochodzą jakieś różne rzeczy typu kamienie, na przykład minerały, też karty tarota, jakieś kadzidła, tego typu rzeczy. No i może właśnie jak się to ma do duchowości, do tego, że młodzi ludzie no, odchodzą od kościoła katolickiego, potrzebę duchowości trzeba zapełnić w jakiś inny sposób. Zobaczymy. Ulubioną odpowiedzią socjologa na różne pytanie jest to zależy. Tak? Jeżeli zapytasz socjologa, czy dzieci biednych rodziców mają szansę skończyć studia, to usłyszysz, to zależy. Jak kiedyś mi powiedział dziennikarz Grunt, to mocna setka, prawda? Czyli pytanie im leci odpowiedź taka, która powala, jest jak brzytwą w masło, lepi się do mózgu i tak dalej. Nie, my właśnie raczej powiem, to zależy. Do widzenia. Do widzenia. Thank you.